Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam Was na film, w którym stworzymy zbiornik dla izopodów. Będą to równonogi ozdobne, czyli takie, które wyglądają niestandardowo, a wręcz pięknie. Dom dla równonogów zostanie przygotowany w akwarium, które jest wykonane ze szkieł z odzysku, dlatego nie wygląda tak super pięknie i jest podrapane. Natomiast to nie szkodzi, będą miały na pewno bardzo fajny domek, a trafią tam dwie odmiany gatunku Porcelio levis, czyli Derlika oraz Orange. Które to które chyba każdy z Was rozpozna, te odmiany zawdzięczają takie nazwy. Oczywiście na samo dno przede wszystkim używam podłoża. Jest to podłoże dla izopodów specjalnie przygotowane. Są tam wszystkie od razu wartości odżywcze, które są potrzebne dla izopodów oraz substancje, które izopody się żywią, więc to jest o tyle wygodnie, że mamy już wszystko w jednej paczce, wrzucamy i mamy gotowe podłoże już dla izopodów i możemy rozpocząć już hodowlę nawet na bazie takiej samej mieszanki podłoża. Ja dodatkowo, żeby ten zbiornik wyglądał ładniej, oczywiście zrobię tu wystrój, a do tego użyję zwykłego próchna. Są to dwa kawałki próchna przygotowane do tego, aby nie posiadały w środku żadnych ewentualnych pasożytów. A równonogi również będą pożywiać się tym próchnem, no bo to jest jedno z rzeczy, które jest dla nich pokarmem. Dorzucam jeszcze więcej podłoża. Pamiętajcie, że część równonogów lubi się zakopywać, przynajmniej większość z nich, więc fajnie jak ta warstwa podłoża jest zawsze większa. Ogólnie chyba to jest pierwszy w ogóle filmik na polskim YouTubie poświęcony tylko i wyłącznie równonogom. Już na naszym kanale pojawiały się, i to od bardzo, bardzo dawna, równonogi, natomiast nie było stricte poświęconego im jednego odcinka, bo jak się pojawiały, to zazwyczaj na przykład dużo gatunków pojawiło się w paludarium wielogatunkowym. Do wystroju również użyję kępki mchu, który jest z mojej hodowli. Użyję go w dwóch miejscach, tak aby wyglądało to naturalnie i żeby przypominał zbiornik ściółkę. A żeby jeszcze bardziej podkreślić i sprawić ten zbiornik, aby wyglądał 100% naturalnie, stwierdziłem, że dodam egzotyczne grzybki przyczepione do właśnie tego próchna. Próchno jest na tyle miękkie, że mogę po prostu wbić te grzybki do środka i będą się utrzymywać i wyglądać, jakby wyrastały naprawdę z próchna. Oczywiście większość z tych rzeczy możecie zaopatrzyć się w naszym sklepie, jak i w podłoże, oczywiście również w równonogi, i to bardzo dużo gatunków. Jesteśmy pierwszym oficjalnym polskim sklepem, który ma do wyboru bardzo dużo gatunków równonogów. Za granicą jest to dość popularne, że po prostu równonogi się hoduje. W Polsce jeszcze nie, natomiast coraz więcej pojawia się sympatyków i od już jakiegoś czasu. Pamiętam, jak na pierwszych giełdach, chyba jeszcze w Krakowie i w Warszawie, sprzedawałem kulanki pod bez oznaczenia o gatunku, jeszcze na tym w ogóle się nie znałem, nie do końca interesowałem, po prostu hodowałem sobie jako ekipę sprzątającą, więc również sprzedawałem, i to było jakoś w 2017 roku, a może wcześniej, i dopiero potem zacząłem się tym bardziej interesować. Również w Polsce pojawiły się pierwsze ciekawsze równonogi, no i osoby, które po prostu się tym zainteresowały. Teraz jest bardzo dużo, powstała już nawet grupa polska na temat równonogów, więc ta część terrorystyki się rozwija. Możemy się pochwalić tym, że w Polsce, jeśli chodzi o równonogi, byliśmy jedni na pewno z pierwszych, którzy hodowali oficjalnie i chwalili się tym na przykład na szerszą skalę. I teraz oficjalnie mamy właśnie sklep, który ma pierwszy taki wybór równonogów. Dodaję na podłoże mech torfowiec, będzie dodatkowo trzymał wilgotność, a przy okazji bardzo fajnie wygląda i sprawi, że będzie po prostu ciekawa ściółka. A na to składę liście dębu suche. Liście dębu oczywiście również są pożywieniem dla równonogów, więc w sumie jedyne, co będę musiał tutaj dorzucać im do pożywienia, to po prostu urozmaicenie pokarmu oraz takie
pokarmy, jak na przykład jakieś warzywa czy owoce, żeby miały dodatkowe witaminy, żeby zawsze oraz wartości odżywcze, aby po prostu były zawsze zdrowe i chętnie się rozmnażały. Oraz pamiętajcie, że urozmaicona dieta w przypadku każdych zwierząt jest bardzo ważna. Oczywiście mam na celu stworzenie w tym zbiorniku po prostu zwykłego wyrywku ze ściółki leśnej, tam gdzie właśnie żyją równonogi. Te równonogi są raczej aktywności nocnej, więc będę je spotykał raczej wieczorem. Nie mam zamiaru mieć tu dodatkowego oświetlenia. Zbiornik będzie stał w takim miejscu, że światło będzie docierało, więc mech nadal będzie zielony. Będę utrzymywał wilgotność właśnie szczególnie jeśli chodzi o ten mech, więc ten mech na pewno przetrwa, natomiast dodatkowo nie mam zamiaru po prostu ani dogrzewać, ani doświetlać. Dogrzewać też nie muszę, ponieważ mam bardzo ciepło w pokoju hodowlanym, gdzie będzie stał po prostu ten zbiornik. Pamiętajcie o tym, że równonogom potrzebna jest sepia do tego, aby budować swoje pancerze, ponieważ to są skorupiaki lądowe. Pewnie nie każdy o tym wie, ale to są właśnie skorupiaki lądowe. To były kawałki, a tak wygląda całość jako po prostu jeden kawałek sepi. W podłożu jest już sepia, tak jak mówiłem na początku, to podłoże, które wam oferujemy, jest w pełni przygotowane po prostu dla równonogów. A jeszcze jako ozdobę dodaję szyszki olchy. Świetnie to wygląda, pamiętajcie, że taka ściółka leśna, zawsze coś na nią spadnie z drzew, więc nie wygląda tak jednolicie, a zazwyczaj po prostu ma różne kształty i różne formy. No więc czas dodać i lokatorów. Jak widzicie, szybko się rozbiegają, świetnie to połączenie ich wygląda. Z tego co wiem, to już nieraz za granicą szczególnie próbowano połączenia tych dwóch odmian i wydobycia z tego jakby jeszcze innych odmian, natomiast nie udało się to i prawdopodobnie po prostu te dwie odmiany nie krzyżują się ze sobą. Dlatego stwierdziłem, że po prostu połączę te dwie odmiany, ponieważ jest to jeden gatunek, więc będzie to ciekawie wyglądało. Oryginalny zbiornik, chyba nigdzie takiego nie znajdziecie na YouTubie. Bardzo fajnie obserwuje się takie stworzenia, bardzo ładnie wyglądają jak widzicie, więc tylko mogę was zachęcić do hodowli takich równonogów, no i zaopatrzenia się we wszystko, oczywiście w naszym sklepie, bo to jest część naszej pasji, jaką tu prowadzimy i dzięki temu w sumie możemy dalej to kontynuować. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zapraszam was od razu na nasz sklep wantstera.pl. Chyba jako jedyni w Polsce mamy w naszej ofercie równonogi jako sklep internetowy terrorystyczny, więc możecie sobie sprawdzić, zobaczyć, są różne gatunki. No i zapraszam was oczywiście do zakupów. No i widzimy się również w kolejnych odcinkach. Może nieraz pojawią się jeszcze równonogi, także subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Do zobaczenia. Cześć!